Sceptyk. Występują. Muzyka. Scenariusz i reżyseria. Pani Deaver? Policja. Z pani numeru ktoś dzwonił na komisariat. Wszystko w porządku? Miss Deaver? Jest tu kto? Słyszałem panią. Pani Deaver? Jezu. Rozumiem. Moja ciotka nie żyje. Naprawdę? Mówią, że to zawał. Przykro mi. Przynajmniej zyskaliśmy dom. Jak możesz tak mówić? Nie udawaj, że się przejmujesz. Ledwie ją znaliśmy. Nie o to chodzi. A o co? O zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Powinniśmy dziękować Bogu za wszystko, co nam daje. Właśnie to robię. Dostałem dom. Marlene Deaver wolała grać w bingo niż chodzić do kościoła. Myślę jednak, że Bóg jej to wybaczy, bo w głębi serca naprawdę kochała bliźnich. Przegapił pogrzeb własnej ciotki. Daj spokój, pewnie jest załamany. Wygląda, jakby nie wiedział, co tu się dzieje. Rzadko okazuje emocje. Witaj. Kondolencje. Rzeczywiście, to smutny dzień. Co przegapiłem? Dusza uniosła się do nieba. Cholera, tak, chciałem to zobaczyć. Zabierzesz się ze mną? Dokąd? Dostałem klucz do domu ciotki. Wpadnę do was potem.
Brian Beckett. Ciotka byłaby ci wdzięczna, ojcze. Przynajmniej ona się nie spóźniła. Nie bierzesz tego na serio. Czego? Religii? Kościoła? Staram się, ale szalone czapki papieża zawsze rozkładają mnie na łopatki. Porozmawiajmy o twoim lęku przed śmiercią. Nie. Myślisz, że potem nic nie ma, bo nie wierzysz w Boga? Gdybym był frajerem, żyłoby mi się łatwiej. Masz mnie za frajera? Jesteś łatwowierny. Nieprawda, owszem. A co z potworem z Loch Ness? Zobaczysz, w końcu go capną. Naukowcy zbadali jezioro sonarem. Bez skutku. Pudło. Wykryli duży, przemieszczający się obiekt. To Nessie. Niekoniecznie. Wojskowi zatuszowali coś w Roswell, ale nie wiemy, czy lądowanie kosmitów. A cóż by innego? Wiesz, w czym rzecz? Jesteś katolikiem. Zaczyna się. Potwór z Loch Ness to pikuś, skoro przełknąłeś Świętą Trójcę. Oto i on. Co za olbrzym. Ciotka mieszkała tu sama? Ja bym nie wytrzymał. Podobno w środku są antyki i piwniczka z winem. Podobno? Nie przepadała za tobą, więc jej nie odwiedzałeś. A teraz nie żyje i oto jestem. Dlaczego cię nie lubiła? Nie wiem. To intrygujące. Tak samo mówiłeś o astrologii. Wow. Była bardzo bogata. Nie. Został jej tylko ten dom. Możesz go sprzedać? Tak. Wyprawiała wielkie przyjęcia i nigdy cię nie zaprosiła? Popatrz. Prawdziwa irokeska waza. Uraziłeś ją? Obraziłeś jej uczucia religijne? To w twoim stylu. Nie była wierząca. Chodziła do kościoła. Tak jak fanatycy z Salem. No właśnie, takie komentarze mogą urazić każdego. Zawsze byłem dla niej miły. Pomagałem uniknąć mandatu za złe parkowanie, wyroku za morderstwo i tak dalej. Machoń. Nadal coś mi się nie zgadza. Nie widzisz, że to tajemnicza sprawa? Prawie jak kręgi w zbożu. Możesz mieć wysokie IQ, ale brakuje ci zwykłej ludzkiej dociekliwości. Ja za to jestem ciekawski, jak dwulatek. Mam teorię na temat ciotki. Serio? Wcale nie była święta. Ukrywała jakiś sekret o sobie albo o swojej przeszłości. Nie chciała spędzać czasu z bystrym krewnym, gotowym ją zdemaskować. To smakowita teoria. Powinieneś być ze mnie dumny. Co uważasz? Sully! Hey! Sully? Where's your juice? Gdzie masz sok? No dalej. Jest. Znalazłem. Wszystko będzie dobrze. Tam coś jest. W szafie za krzyżem. Co? Napij się. Dobrze. Już lepiej? Tak. Zaczęło działać? Co dzisiaj jadłeś? Nic. Niech to szlak. Nie możesz brać lekarstw na czczo. Zauważyłem. Pij dalej. Dobra. Zacząłeś bełkotać o szafie z krucyfiksem. Serio? Mówiłem coś dziwnego? A to co? Leżało na biurku. Chodź, musisz coś zjeść. Porozmawiajmy. W cztery oczy? Właśnie. Mówiliśmy ci, że zmarła ciocia Marlene. Miała stare serce. Muszę sprzedać jej dom. W środku jest sporo drogich rzeczy, więc zamieszkam tam, żeby mieć na nie oko. Mogę cię odwiedzać? Kiedy chcesz. I nie zapomnij dzwonić. Dobra. Idę pogadać z mamą. Uważaj, jest wściekła.
Cześć. Dom ciotki będzie stał pusty, póki go nie sprzedamy. Chyba wprowadzę się tam na kilka tygodni. Tak jak ustaliliśmy. O czym ty mówisz? Stwierdziliśmy, że czas od siebie odpocząć. Rozważaliśmy taką możliwość. Racja, ale jedno z nas blefowało. Teraz wiemy, które. Owszem. Tu Marlin Deaver. Proszę zostawić wiadomość. To Brian Beckett. Zostaw wiadomość. Dzień dobry. Proszę, zajmij się moim wnioskiem. Wszystko w porządku? Tak. Cześć. Co jest grane? Możemy porozmawiać? Usiądź. Czy ty i Robin jesteście w separacji? Robin powiedziała Celeste, ona Karen, a Karen mnie. Głuchy telefon. To nasza sprawa. Jak widać, nie tylko. Robin uważa, że jestem zbyt beznamiętny. Przecież dobrze wiedziała, w co się pakuje. Właśnie, wiedziała. Ja się nie zmieniłem. Jestem tym samym gościem, co 12 lat temu. Kiedyś mój stoicyzm ją kręcił, ale teraz stuknęła jej 40 i chce mieć kogoś, z kim mogłaby panikować. No i chce, żebym płakał. Z jakiego powodu? Nieważne, chodzi o efekt. Potrafiłbyś? Nie żartuj. Jestem facetem. Ostatnio płakałem na przemowie Lou Gehriga. Jaki masz plan? Pozostać w separacji do chwili, gdy Robin zrozumie, że prędzej mnie straci niż zmieni. Wtedy pogodzi się ze swoim wiekiem i znowu będziemy razem. Możesz odejść.
Dlaczego nie otwierasz? Bo ciągle czegoś chcesz. Tym razem chodzi o ciebie. No i? Oto testament twojej ciotki. Niemożliwe. Przyniosła go jej przyjaciółka Martha Corn. To prawomocny dokument, a dom nie jest twój. Jak to? Jestem jej jedynym krewnym. To się zgadza. Więc komu zapisała dom? Instytutowi Delano. Dlaczego? Wiem tylko, że wymieniła z nazwiska doktora Warrena Covena. Co o nim wiemy? Kieruje laboratorium snu, czyli zgaduje, że prowadzi badania nad snem, a teraz zdobył dom. Więc to jest laboratorium snu. Cierpimy na chroniczny brak przestrzeni, co nie przeszkadza nam w pracy. Publikujemy nasze odkrycia i leczymy nieubezpieczonych pacjentów, o ile nie mogą zasnąć. A pan miewa problemy ze snem? Czasami. Możemy panu pomóc. Śmiało. Właśnie badamy lunatykującą pacjentkę. A co było mojej ciotce? Zgaduję, że leczyła się u państwa. Nigdy nie była naszą pacjentką. To skąd się państwo znali? Interesowała ją inna jednostka, którą prowadzę. Drugie laboratorium? Miejsce, w którym badaliśmy szczególnie ciekawe przypadki. To o nim pisała w testamencie? Chyba tak. Chciałbym je zobaczyć. Witam w projekcie Coven. Dziś przeprowadzamy proste doświadczenie. Cassie medytuje. Dylan patrzy w ekran, na którym pojawiają się losowe cyfry. Do kuli w dłoni Cassie zostaje wysłany sygnał. Dziewczyna stwierdza, czy cyfra jest parzysta, czy nieparzysta i wysyła Dylanowi odpowiedź, ściskając piłeczkę. Stwierdza? Chyba raczej zgaduje. Czy aby na pewno? W tym laboratorium chcemy zbadać, na ile jeden człowiek jest w stanie odczytać myśli drugiego. Parapsychologia. Postrzeganie pozazmysłowe. Spadła poniżej 50%. Przepraszam. Obniż temperaturę do 13 stopni, ale podgrzej łóżko. Jesteś pewien? Nic nie zauważy. Bada pan postrzeganie pozazmysłowe, między innymi. Zajmujemy się energią psychiczną i aktywnością paranormalną. Chce pan powiedzieć, że ciotka Marlene wierzyła w to wszystko? Tak. Wspierała nas finansowo, bo przeżyła w swoim domu zdarzenia paranormalne. Słucham? Była świadkiem zjawisk paranormalnych. Co to znaczy? Uznała, że budynek jest nawiedzony. Mówiła żartem. Nie. Przyniosła nam fotografię. Czego? Epicentrum wydarzeń paranormalnych. Absurd. To chyba szafa. Wiem, gdzie ona stoi. Ale robić jej zdjęcia? Nie mówię, że dom jest nawiedzony. Pana ciotka była świadkiem pewnych anomalii. Doktorze, mamy problem. A niech to. Rozwaliła cały system. Pierdol się! Nie panuje nad sobą. Idzie tu. Co? Zdekoncentrowałaś się. Mówisz, że jestem do niczego? Było dobrze, ale stać cię na więcej. Okłamałeś mnie, rozumiesz? Proszę. Co jest w walizce? Dokumenty z precedensowych spraw o dziedziczenie posiadłości. Proszę jej wybaczyć, jest nerwowa, ale bardzo zdolna. Chwileczkę, pani Beckett.
Dziewczyna jest niezwykła, to wszystko. Chodzi mi o całą pańską działalność, tak? Okłamał pan umierającą kobietę, przypisując nadprzyrodzone znaczenie hałasom w jej domu. Nic z tych rzeczy. Obiecaliśmy, że znajdziemy naukowe wyjaśnienie dla tego, co słyszała. Akurat. Zjawiska paranormalne są równie rzeczywiste, co grawitacja, tylko trudniejsze do zrozumienia. Nawet rząd się nimi zajmuje. Nie szukamy duchów, jesteśmy ludźmi nauki. Wiem coś o tym, doktorze. Kto wspiera to wasze telepatyczne laboratorium? Już rozumiem. Nie dostał pan pieniędzy i chce podważyć testament. Wykorzystał pan osobę cierpiącą na starczą demencję. Była w lepszym stanie niż pan. Do sądu proszę włożyć granatowy garnitur. Ma pan zamknięty umysł. Bo nie uwierzyłem w to zaczarowane laboratorium? Nie, bo nie ma pan żadnych wątpliwości. Chociażbym chodził ciemną doliną, wokół stąpa demon. Dlaczego tu jest? Czy to on? Dlaczego przybył? Pogotowie ratunkowe. Ktoś jest w moim domu. Słucham? Zajrzyj do starego kufra. Możemy porozmawiać? Zostawcie nas samych.
Chcę pana przeprosić za wczoraj. Byłem zbyt bezpośredni. Czy coś się stało? Rozumiem już, dlaczego ciotka mogła pomyśleć, że dom jest nawiedzony. W zeszłej nocy sam miałem jakieś omamy. To znaczy? Słyszałem szepty tuż za drzwiami. Nie wierzy pan w duchy? Ani inne zjawiska nadprzyrodzone. Więc dobrana z nas para. Jednak nadal nie wiem, co się stało. Proszę usiąść. Ludzki głos bardzo łatwo naśladować. Puszczę panu nagranie z 76 roku. Z okolic farmy w Berkshires. Wielu świadków twierdzi, że słyszało tam wtedy głosy. Niezwykłe, prawda? Prawdziwe zdarzenie akustyczne. Sądzę, że energia chi przebiła się do spektrum dźwiękowego. Ale to nie są słowa. Słucham? Jak to możliwe, że słyszałem całe zdania? To mógł być przypadek. Szansa jedna na milion. Ale przytrafiła się właśnie mnie. Nie słyszałem jęków czy pisków, tylko zdanie... Stary kufer, powtarzane w kółko. Jak gdyby ktoś chciał mi coś przekazać. Przejdźmy na ty. Dobrze słyszysz przez zamknięte drzwi? Nie najgorzej. Tak jak teraz mnie? Trochę słabiej. Wygląda na to, że nie przeżyłeś niczego niezwykłego. Usłyszałeś szum. Automatycznie zacząłeś doszukiwać się w nim słów, a najlepiej pasowało sformułowanie stary kufer. To mechanizm z dziedziny psychoakustyki. Przepraszam. Rozumiem, co mówisz, ale... Trudno mi uwierzyć, że... Słyszysz mnie? Co? Usłyszałeś? Tak. Szepnąłeś. Słyszysz mnie. Nie, powiedziałem. Ciszy dniem. Resztą zajął się twój mózg. O kurde. Z twoją ciotką było tak samo. Zdarzenie akustyczne wzięła za nawiedzenie. A niech mnie. Zdziwiony? Sądziłeś, że uwierzę w twoją wersję? Bez mrugnięcia okiem. Zakonnica ma wolne? Nawet tak nie żartuj. Przepraszam za spóźnienie. Chyba żywisz do kościoła pod świadomą niechę. Dlaczego pod świadomą? Chciałeś się ze mną spotkać. W sprawie domu twojej ciotki. Wczoraj w nocy widziałem tam światło i byłem ciekaw, kto je zapalił. Ja. Tak? Robin i ja musimy od siebie odpocząć. Coś nie tak? Jeśli ci powiem, weźmiesz mnie za głupka. Cenię sobie twoje niemądre wypowiedzi. O co chodzi? Bądź ostrożny. To znaczy? Z tym domem jest coś nie tak. Uważasz, że jest nawiedzony? Nie wierzysz w takie rzeczy, prawda? A w zło? Też nie. Twoja ciotka uważała, że w domu straszy. Chcesz poznać moje zdanie? Owszem. Za młodu była silną kobietą. Ale jako podupadająca na zdrowiu 81-latka, sama w wielkim, pustym domu, mogła uwierzyć we wszystko. Dorzućmy jeszcze stwardnienie tętnic i o duchy nietrudno. Dobry z ciebie prawnik, raczej niewierny Tomasz. Taki się urodziłem. Rozumiem. Miło było cię zobaczyć. Ciebie również.
Nie zapominaj jednak, że Tomasz się mylił. Ale z ciebie kutas. Musisz ryglować drzwi. Wystraszyłeś mnie na śmierć. Gdzie byłeś rano? O Boże. Przegapiłem konferencję z sędzią Akagim. Niech to. Wybacz. Co się z tobą dzieje? Nothing's going on with me, Sully. I missed a meeting. I can't miss one meeting. Zapomniałem, zdarza się. Nieprawda. Jesteś pedantem, który nigdy o niczym nie zapomina. To tak, jakby zwykły facet przegapił własny ślub. Boję się, że przeżywasz załamanie. Nic z tych rzeczy. Skąd wiesz? Ludzie, którzy przeżywają załamanie, zazwyczaj nie są tego świadomi. Zostawiłeś żonę i syna, których kochasz. Przeniosłeś się do upiornego domu, a do tego przegapiłeś spotkanie. To się więcej nie powtórzy. Przyrzekam. Od 11 lat idziesz jak burza. Powiedz, jeśli chcesz odpocząć. Przecież wszyscy zrozumieją. Nie miej mi za złe. Chcesz się przytulić? Do ciebie nie. Ależ jesteś wybredny. Stary kufer. Drogi Watsonie. Cóż może być w starym kufrze? Może ciało kogoś zamordowanego w tym domu? Kto tam? Kto jest w moim domu?
and I need the correlation between night terrors and serotonin level. We already spoke about that. I saw something this time. Tym razem to nie był tylko dźwięk. A woman. Widziałem kobietę siedzącą u podnóża schodów. There's no woman in my house, doctor. Dom jest pusty, więc jak to wyjaśnić? So. What did I see? Nie wiem. Are you telling me that nikt nigdy czegoś takiego nie przeżył? Yeah, not that held up. Nikt wiarygodny. To znaczy? I know this is difficult, but wiem, że to trudne pytanie, ale czy w twojej rodzinie były przypadki obłędu? Are you serious? Pytasz poważnie? You're serious? You're trying to pin. Myślisz, że to sobie wymyślam? Nie. Jednak jako racjonalni ludzie musimy rozważyć każdą możliwość. Poza tą. A więc nie było obłędu. Zgadza się. A schizofrenii? Nie. Halucynacji? Depresji? Psychozy maniakalnej? Może miał to któryś z wujów. I co? To standardowe pytania. Jeśli w twojej rodzinie miał miejsce przypadek choroby umysłowej, może powinieneś pójść się przebadać. Mówisz poważnie. Tak. Znam specjalistę. Jak śmiesz imputować coś takiego? Jestem jedną z najnudniejszych, najnormalniejszych osób na świecie. Powiedz, że przyszedł Brian Beckett. Dlaczego przebrała się za Lizzie Borden? Przecież to ofiara zabójstwa. Robimy im zdjęcia jak podczas pierwszej komunii. Co cię dręczy? Po staremu, bezsenność. To nie problem. Czy uporczywa bezsenność może wywoływać inne dolegliwości? Oczywiście. O czym mówisz? O halucynacjach. Miałeś je? Jedną, chyba. Mam wrażenie, że widziałem ducha. Znikł, kiedy włączyłem światło. Może to faktycznie brak snu. Daj znać, gdyby wizja wróciła. Jasne. A co nie daje ci spać? Mam piekło w pracy. A do tego Robin i ja jesteśmy w separacji. To tylko próba sił. Nastraszymy się, a potem wszystko wróci do normy. Na pewno dobra nazwa z para. Tymczasem wprowadziłem się do domu ciotki. Od dawna nie byłem sam. Gdzie? Do domu ciotki. I to w nim widziałeś ducha? Tak. To był mężczyzna, czy? Kobieta. Czy zauważyłeś w niej coś niezwykłego? Jaką miała twarz? Nie wiem, widziałem to od tyłu. To? Ją. Przepraszam, przypomniałem sobie dzień, kiedy ojciec przyprowadził cię tu po raz pierwszy. Tuż po śmierci twojej mamy. Od niedawna byłem lekarzem. Zerknąłeś na moje dyplomy i spytałeś, dlaczego uczyłem się w jednej z gorszych akademii medycznych. Naprawdę? Tak, ale potem bardzo dobrze nam szło. Twój ojciec za wcześnie zrezygnował z terapii. Nie znosił psychologów. Bał się, że wyjawią jakieś rodzinne sekrety.
Za krótko się spotykaliśmy. Stąd bezsenność i lęk przed śmiercią. Musisz spędzić więcej czasu na twojej kanapie. Wciąż to powtarzasz. Nie zmieniłeś zdania? I tak masz świetny wóz. Niepotrzebny ci kolejny pacjent. Boki zrywać. Dzięki, doktorku. Wspomniałeś coś o mamie. To smutne, ale ledwie ją pamiętam. Jest gdzieś w twojej głowie. Zaraz tam będę. Cześć. Za chwilę mam spotkanie. Zrób to dla niego. Myśli, że masz drugą rodzinę. Jesteś wilkołakiem? I to strasznym. Nie. Faktycznie. There's nobody here but me, pal. Chcesz się rozejrzeć po domu? Look for yourself. Want to explore? Tylko migiem. Okay, hurry up, Dad. Tata się spieszy. What are you doing here? Co ty tu robisz? We need some time apart. Musimy od siebie odpocząć. I want us in therapy. Chodźmy na terapię dla par. Yeah. Serio? Tak. I have my doubts about therapy. No, nie wiem. Oh, you have your doubts. Jak about zwykle. Everything. All you do all day is całe dnie siedzisz i masz wątpliwości. Wolałabyś, żebym był pewnym siebie fanatykiem? Przecież nim jesteś. Bzdura. Oddaliliśmy się od siebie bardziej niż myślałem. Zawsze uważasz, że wszyscy inni są w błędzie. To fanatyzm. Arogancja, która nie bierze się z inteligencji. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Rano muszę być w sądzie. Straciłem eksperta i... To twoja matka? Słucham? Czy właśnie przez nią jesteś taki skrzywiony? Przez to, co się stało? Co widziałeś? Miałem 5 lat. Ledwie ją pamiętam. Nie wierzę. Myślisz, że kłamie? Wytłumiłeś wspomnienia. Widziałeś więcej niż wiesz. Nie babrajmy się w moich problemach. Słuchaj, nie zrzucaj winy na kogoś, kto nie żyje od 38 lat. Wiesz, że mówisz o niej przez sen? Co? Nie powiedziałam ci, bo myślałam, że to pogorszy sytuację. Opisujesz jej twarz. Wystarczy. Przez to nasz związek umiera. Umiera, bo nie potrafisz odpuścić. Siadasz na łóżku jak przerażony chłopczyk. A wiesz, na co patrzysz? Na nią. Naprawdę ją widzisz. Przestań. Michael? Gdzie on jest? Michael? Moje maleństwo. Ktoś jest w szafie. Co? Wołał mnie po imieniu. Tu jest tylko tatuś. Może to duch. Pamiętasz, co mówiliśmy o duchach? Tatusiu, może nam przypomnisz? Nie są prawdziwe. Właśnie. To tylko twoja wyobraźnia. Chodź, kolego. Sure do seem real.
Czasem łatwo o tym zapomnieć. No nie. Oh, Jesus Christ. It's you. Pamiętam cię. Więc to jest ten straszny dwór. Chyba boję się wejść. Nikt cię nie zapraszał. Chcesz tu nocować? Podobno coś widziałeś. Wydawało mi się. Chwileczkę. Nie możesz wejść. Zaczekaj. Tu coś jest. A konkretnie? Duch. Nie wierzę. Dziwne, przecież sam go widziałeś. Halucynacja wywołana brakiem snu. Gadasz jak psychiatra. Ale to nie takie proste. 46% mieszkańców tego kraju wierzy w duchy. Tyle samo nie wie, gdzie leży Europa. Niezły z ciebie arogant. Przepraszam. Nie ma za co. Lubię takich. I tak nie możesz zostać. Jesteś prawnikiem? Tak. Więc kręcą cię do wody. Tak bym tego nie nazwał. Nawet Coven wierzy, że jestem medium. Gada bzdury. Posłuchaj. Co jeśli zostanę i też zobaczę ducha? Mówiłeś tylko, że to kobieta u podnóża schodów. Jeśli będę w stanie dokładnie ją opisać, zdobędziemy dowód. Możesz spać tutaj. Sypialnia z łazienką. Jakby co, będę na trzecim piętrze. Nie, to pokój mojej ciotki. Tej, która zmarła. Więc jest pusty. Mogę zapytać, skąd taka młoda dziewczyna ma Porsche? Pochodzę z bogatej rodziny. Co robią rodzice? Matka uciekła, gdy miałam 6 lat, a ojciec zmarł rok temu. Przykro mi. Niepotrzebnie. Nie byliście sobie bliscy? Nie tak, jak należy. Masz rodzeństwo? Brata. Od 13 roku życia jest w szpitalu psychiatrycznym. Na tle rodzinki wypadam nieźle. A teraz do dzieła. Jesus Christ! Ktoś tu umarł. Mężczyzna. Jego głowę przeszywał ból. Mąż ciotki, wujek Chet, umarł 25 lat temu, miał wylew. Nie wiem, czy właśnie tu. Tak. Skąd wiesz? Mogłaś się jakoś dowiedzieć. Nikogo nie pytałam. Dziękuję. Glad you didn't
Dobrze, że nie zajęłaś tego krzesła. Ostatnio przechodziłem przy lustrze i mógłbym przysiąc, że ktoś na nim siedział. Jak na niedowiarka, często widujesz duchy. Co to było? Dom się budzi. Muszę zebrać rzeczy. Zostaw to, posprzątam. Potrzebuję twojej pomocy. Zastanów się, a ja pójdę na dół. Rano muszę być w sądzie. Nie jestem przygotowany. Słyszałaś? Tylko twoje krzyki. Ktoś spadł ze schodów. Naprawdę? Nie słyszałaś? Dziwne. Dom odzywa się tylko do ciebie. Albo mam halucynację. Przestań. Dlaczego miałbyś wyobrazić sobie, że ktoś spada ze schodów? Tak zginęła moja matka. Czekaj. Dlaczego? Coś się rusza. Czujesz? Ja? Tak, gdzieś na dole. Wszystko w porządku? Tak. Co to było? Ostrzeżenie. Mam się stąd wynosić. I co zamierzasz? Ze świecami koniec. Zapal światło. Dom go potrzebuje. Jasne. Nie wiem, czemu w ogóle je zgasiłem. O co chodzi? Swojego ducha widziałeś przy tamtych schodach, prawda? Tak. Słuchaj, ja się poddaję. Mam za dużo roboty. Wszystko w porządku? Cassie? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Naprawdę nie wiesz? Czego? Kim była ta kobieta? Widziałeś swoją matkę. Co? Nazywała się Helen czy Helena? Tak. Helena Margaret. Boisz się jej. Jej twarzy.
Mówiłeś, że zginęła spadając ze schodów. Gdzie to było? W naszym domu w Bostonie. A konkretnie? Przy Braintree. Potem się wyprowadziliśmy. Ciekawe. Chodź ze mną. Nie wiem, co ci powiedziano, ale twoja matka spadła z tych schodów. Tutaj. Co? To niemożliwe. Mówili, że spadła ze schodów w Bostonie. Mój Boże, dlaczego mieliby mnie okłamać? Może Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Ten dom kryje złowieszczą tajemnicę. Rozwiązanie może ci się nie spodobać. Chcę wiedzieć. Dobrze. Powiedz, co pamiętasz o swojej matce? Niewiele. Wiem, że często kłóciły się z ciotką. O co? Nie wiem. Pamiętasz dzień jej śmierci? Fragmentarycznie. Widziałeś, jak spada? Nie, ale... Co? Mów. Słyszałem straszny dźwięk. Jej ciało uderzało w kolejne stopnie. Co wtedy robiłeś? Bawiłem się. Gdzie? W moim pokoju. O tam. O Boże. To był mój pokój. Pamiętam, ale czuję. Już dobrze. Coś mi się przytrafiło. Tutaj. Wiesz co? Nie. Na pewno? Tak. Podobno wytwory wyobraźni zawsze są gorsze niż rzeczywistość. Tak. Więc gdy to otworzymy, będzie mi lepiej. Warto spróbować. Poznajesz? Nie. Te rzeczy musiały należeć do mojej ciotki albo matki. Ale dla mnie nic nie znaczą. Może to nie ten kufer? O, popatrz. Co jest? Zabierz ją ode mnie. Czy zabierz ją? Dobrze. Już jej nie ma. Co się dzieje? Nie wiem. Ona sunie po domu. I robi straszne rzeczy. Lalka? To coś więcej.
Przepraszam, że się śmieję. Nieźle się zdziwiła, kiedy ją znaleźliśmy. Ale miała minę. Bezcenna. Dzień dobry. Eggs, coffee? Chcesz kawy? Coffee be great. Poproszę. How'd you sleep? Dobrze spałeś? Jak niemowlę, które boi się śmierci łóżeczkowej. Nie oszalałem. Fakt. Wiem, co się wczoraj zdarzyło. Od wielu miesięcy źle sypiam. Zmieszałem alkohol ze środkami nasennymi i straciłem nad sobą kontrolę. Mój lekarz wszystko mi wyjaśnił. Zatwardziały racjonalista. Co mi pozostaje? Żywe lalki? Opętane. Przestań. Nie oszalałeś. Wokół dzieje się coś niewytłumaczalnego. Wczoraj odczuwałeś tego skutki. Nie drwij z rzeczy, których nie rozumiesz. Dawno temu widziałeś tu coś ważnego. Być może twoja matka chce ci o tym przypomnieć. Daj mi jeszcze jedną szansę. Wrócę jutro. W razie czego dzwoń. Jutro? Myślisz, że wytrzymam tak długo całkiem sam? Gdyby dom chciał cię skrzywdzić, już by to zrobił. Jesteś pewna? Tak. Witaj, ojcze. Podwieźć cię? Mam pytanie. Kim jest twoja przyjaciółka? Szpiegujesz mnie? Owszem. To medium. Pomaga mi przypomnieć sobie fakty związane z domem. Na pewno tego chcesz? Chodź do środka. Co pamiętasz? W tym domu zginęła moja matka. Gdzie znalazłeś medium? Sama do mnie przyszła. Usłyszała, że... Wydawało mi się, że... Zobaczyłem matkę. Shepard uważa, że to brak snu. Pamiętasz, żebyś widział ją już wcześniej? Nie. Ciekawe. Bo ja tak. Słucham? 8 dni po pogrzebie. Naprawdę? Na skutek tego przeżyłeś załamanie. Musieliście się przeprowadzić. Twój ojciec sprzedał dom ciotce i kupił ten Farmbrook. Rozumiem. Nikt nie wierzył, że faktycznie coś widziałeś. Poza twoim wujem. Pewnego dnia zaczął czuć w domu czyjąś obecność. Kapliczka w szafie. To jego dzieło. Ciotka mu nie uwierzyła. Była sceptyczką, tak jak ty. Ale nie zniszczyła kapliczki, a pod koniec życia przyznała, że też zaczęła czuć wokół czyjąś obecność. Jak gdyby coś miało jej za złe, że nie zapisała ci domu. Tak było? Owszem. Co jeszcze wiesz? W kościele ostrzegałeś mnie przed tym domem. Dlaczego? Nie pamiętasz swojej matki, prawda? Zginęła, gdy miałem 5 lat. 5-latek potrafi dużo zapamiętać, chyba że nie chce, bo jego wspomnienia są złe, bo zamykano go w szafie, choć bał się ciemności, bo bito go do krwi, bo głodzono go za to, że nie odmówił modlitwy. Moja matka była dobra. Taką chcesz ją pamiętać. Ale ja znam prawdę. Była potworem.
Jakaś cząstka jej zła zagnieździła się w tym domu. Nic ci nie mówiłem, bo nie chciałem przywoływać złych wspomnień. Czy na własne oczy widziałeś, jak matka się nade mną znęca? Nie. Informację przekazała mi ciotka Marlene. Więc to pogłoski. Informacje z drugiej ręki. Plotki. Chce pan zgłosić sprzeciw? Hey, partner. How you doing, buddy? Możemy porozmawiać? I was wondering if we could have a moment alone. Hey. Riley said you're acting. Słyszałem, że odbiło ci na sali sądowej. Co się dzieje? Nie mów, że nic. Nie mów, że to sprawa osobista. Dziś jest mi wszystko jedno. Naprawdę chcesz, żebym się przed tobą otworzył? Tak. Mam małe problemy z koncentracją, odkąd przypomniałem sobie, że jako dziecko byłem torturowany. Zamykano mnie w szafie i bito do krwi. Co? A do tego nie mogę spać. Doktor dał mi pigułki, ale nie pomogły. Choć jeśli zmieszać je ze szkocką, można mieć niezłe jazdy. Nie jestem w stanie się ubrać, a co dopiero reprezentować kogokolwiek. Jedyne, co trzyma mnie przy życiu, to chora ciekawość, kiedy całkiem mnie odpierdoli. No i jak ci się podoba nasza nowa polisa otwartości? Bardzo. Dobry z ciebie człowiek. Bo mnie wcale. Co tam? Gdzie on jest? Z tyłu. Kiepsko wygląda. Yes. Mam pomysł. Chodźmy do mnie na jednego. Ja mam lepszy. Siadaj i powiedz, co przede mną ukrywałeś, bo pozwę cię za nadużycie zaufania. Dobra. Co takiego wiem? Że mieszkałem w tym domu, że się nade mną znęcała. Wiedziałeś, że nie pamiętam i pozwoliłeś mi tam wrócić. Podświadomie próbowałeś się wyleczyć. Jesteś pewien, że tego potrzebuję? Co? Że straciłem kontakt z rzeczywistością, gdy moja matka umarła. Że wytłumiłem wspomnienie i zacząłem mieć halucynacje. Tak. A co jeśli twoja profesja nie pozwoliła ci dostrzec prawdy? Jakiej? Że jej duch naprawdę mnie nawiedza. Nie mówisz poważnie. Widzę i słyszę w tym domu różne rzeczy. Myślisz, że aż tak mi odbiło? Owszem, nie jesteś chory. Błąd. Tu dzieje się coś nie z tej ziemi. Mam wielu świadków. Śmiało, panie prawniku. Wuj Chester był przesądnym, łatwowiernym głupcem. W latach 50. widywał tyle statków kosmicznych, że policja przestała odbierać jego telefony.
Nie wiedziałem. Ale moja ciotka była inna. W ostatnim roku życia cierpiała na demencję wywołaną przez miażdżycę tętnic mózgowych. Znam osoby, które poświadczą, że była w pełni władz umysłowych. Czasami tak to działa. Ojciec Wyman, chcesz cytować księdza? Dla nich zjawiska nadnaturalne to chleb powszedni. Niezbyt obiektywna opinia. Czy każda ofiara przemocy domowej traci zmysły? Czy po prostu jestem aż taki słaby? Masz na głowie więcej niż inni. To znaczy? Jakie jest twoje ostatnie wspomnienie o matce? Zanim zginęła. Gotowała coś w kuchni. Co przygotowywała? Mieliśmy wybrać się na piknik. I co się stało? Nie pamiętam. Nie pojechaliśmy. Dlaczego? Może padało. Był piękny, słoneczny dzień. A więc dlaczego? Bo tego ranka, sprzątając pokój, zostawiłeś na podłodze skarpetkę. Za karę spędziłeś w szafie cały dzień. I jeszcze pół następnego. Czerwona skarpetka. Tak. Pamiętam. To smutne. Raczej niesprawiedliwe. Zamknęła cię w szafie z powodu skarpetki. Byłeś wściekły. Chciałeś się zemścić? Więc zostawiłeś kilka zabawek na schodach. Na samej górze. Ciężarówkę i starą lalkę twojej matki. Kobiety, która znęcała się nad tobą w tajemnicy przed wszystkimi. Tylko spokojnie. Co ja zrobiłem? Już lepiej? Tak. Podjąłem dziś trudną decyzję. Dobrze, że mi powiedziałeś. Co zamierzasz? Zamelduję się w hotelu. Zabiorę rzeczy z domu ciotki i wyjadę. Bardzo dobrze. Zadzwonię do ciebie później i umówimy się na jutro. Wiem, co było nie tak. Słucham? Wiem, co było nie tak z twarzą matki. Patrzyła prosto na mnie. Tu Brian Beckett. Zostaw wiadomość. Cassie, odbierz. Co ty tam robisz? Mówiłaś, że wrócisz jutro. Odbierz. Cassie. Cassie? Cassie?
Cassie? Cassie, where are you? Dlaczego zostawiłaś tu samochód? Nie zostawiłam. Przecież stoi na podjeździe. Brawo, mamo. Ściągnęłaś mnie z powrotem. Ale po co? Chcesz wymierzyć następną karę? Nie mam już 5 lat. No dalej. Śmiało. To koniec, mamo. Idź do diabła. Wersja polska na zlecenie HBO SDI Media Polska. Tekst Jarosław Westermark. Fragment psalmu 23 z Księgi Psalmów za Biblią Tysiąclecia. Czytał Piotr Borowiec.
Wierzysz w Boga? Gdybym był frajerem, żyłoby mi się łatwiej. Masz mnie za frajera? Jesteś łatwowierny. Nieprawda, owszem. A co z potworem z Loch Ness? Zobaczysz, w końcu go capną. Naukowcy zbadali jezioro sonarem. Bez skutku. Pudło. Wykryli duży, przemieszczający się obiekt. To Nessie. Niekoniecznie. Wojskowi zatuszowali coś w Roswell, ale nie wiemy, czy lądowanie kosmitów. A cóż by innego? Wiesz, w czym rzecz? Jesteś katolikiem. Zaczyna się. Potwór z Loch Ness to pikuś, skoro przełknąłeś Świętą Trójcę. Oto i on. Co za olbrzym. Ciotka mieszkała tu sama? Ja bym nie wytrzymał. Podobno w środku są antyki i piwniczka z winem. Podobno? Nie przepadała za tobą, więc jej nie odwiedzałeś. A teraz nie żyje i oto jestem. Dlaczego cię nie lubiła? Nie wiem. To intrygujące. Tak samo mówiłeś o astrologii. Wow. Była bardzo bogata? Nie. Został jej tylko ten dom. Możesz go sprzedać? Tak. Wyprawiała wielkie przyjęcia i nigdy cię nie zaprosiła? Popatrz. Prawdziwa irokeska waza. Uraziłeś ją? Obraziłeś jej uczucia religijne? To w twoim stylu. Nie była wierząca. Chodziła do kościoła. Tak jak fanatycy z Salem. No właśnie. Takie komentarze mogą urazić każdego. Zawsze byłem dla niej miły. Pomagałem uniknąć mandatu za złe parkowanie, wyroku za morderstwo i tak dalej. Mahoń. Nadal coś mi się nie zgadza. Nie widzisz, że to tajemnicza sprawa? Prawie jak kręgi w zbożu. Możesz mieć wysokie IQ, ale brakuje ci zwykłej ludzkiej dociekliwości. Ja za to jestem ciekawski, jak dwulatek. Mam teorię na temat ciotki. Serio? Wcale nie była święta. Ukrywała jakiś sekret o sobie albo o swojej przeszłości. Nie chciała spędzać czasu z bystrym krewnym, gotowym ją zdemaskować. To smakowita teoria. Powinieneś być ze mnie dumny. Co uważasz? Sully! Gdzie masz sok? No dalej. Jest. Znalazłem. Wszystko będzie dobrze. Tam coś jest. W szafie za krzyżem. Co? Napij się. Dobrze. Już lepiej? Tak. Zaczęło działać? Co dzisiaj jadłeś? Nic. Niech to szlak. Nie możesz brać lekarstw na czczo. Zauważyłem. Pij dalej. Dobra. Zacząłeś bełkotać o szafie z krucyfiksem. Serio? Mówiłem coś dziwnego? A to co? Leżało na biurku. Chodź, musisz coś zjeść. Porozmawiajmy. W cztery oczy? Właśnie. Mówiliśmy ci, że zmarła ciocia Marlene. Miała stare serce. Muszę sprzedać jej dom. W środku jest sporo drogich rzeczy, więc zamieszkam tam, żeby mieć na nie oko. Mogę cię odwiedzać? Kiedy chcesz. I nie zapomnij dzwonić. Dobra. Idę pogadać z mamą. Uważaj, jest wściekła. Cześć. Dom ciotki będzie stał pusty, póki go nie sprzedamy. Chyba wprowadzę się tam na kilka tygodni. Tak jak ustaliliśmy. O czym ty mówisz?
Stwierdziliśmy, że czas od siebie odpocząć. Rozważaliśmy taką możliwość. Racja, ale jedno z nas blefowało. Teraz wiemy, które. Owszem. Jest tu kto? Słyszałem panią. Pani Deaver? Jezu. Rozumiem. Moja ciotka nie żyje. Naprawdę? Mówią, że to zawał. Przykro mi. Przynajmniej zyskaliśmy dom. Jak możesz tak mówić? Nie udawaj, że się przejmujesz. Ledwie ją znaliśmy. Nie o to chodzi. A o co? O zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Powinniśmy dziękować Bogu za wszystko, co nam daje. Właśnie to robię. Dostałem dom. Marlene Deaver wolała grać w bingo niż chodzić do kościoła. Myślę jednak, że Bóg jej to wybaczy, bo w głębi serca naprawdę kochała bliźnich. Przegapił pogrzeb własnej ciotki. Daj spokój, pewnie jest załamany. Wygląda, jakby nie wiedział, co tu się dzieje. Rzadko okazuje emocje. Hello, Carl. Witaj. Sorry for your loss, Brian. Kondolencje. Oh, yeah. No, rzeczywiście, to smutny dzień. So, what I miss? Co przegapiłem? Dusza uniosła się do nieba. Cholera, tak, chciałem to zobaczyć. Zabierzesz się ze mną? Dokąd? Dostałem klucz do domu ciotki. Wpadnę do was potem. Brian Beckett. Ciotka byłaby ci wdzięczna, ojcze. Przynajmniej ona się nie spóźniła. Nie bierzesz tego na serio. Czego? Religii? Kościoła? Staram się, ale szalone czapki papieża zawsze rozkładają mnie na łopatki. Rozmawiajmy o twoim lęku przed śmiercią. Nie. Myślisz, że potem nic nie ma, bo nie... Tu Marlene Deaver. Proszę zostawić wiadomość. To Brian Beckett. Zostaw wiadomość.
Dzień dobry. Proszę, zajmij się moim wnioskiem. Wszystko w porządku? Tak. Cześć. Co jest grane? Możemy porozmawiać? Usiądź. Czy ty i Robin jesteście w separacji? Robin powiedziała Celeste, ona Karen, a Karen mnie. Głuchy telefon. To nasza sprawa. Jak widać, nie tylko. Sceptyk. Występują muzyka. Scenariusz i reżyseria. Pani Deaver? Policja. Z pani numeru ktoś dzwonił na komisariat. Wszystko w porządku? Szalone czapki papieża zawsze rozkładają mnie na łopatki. Rozmawiajmy o twoim lęku przed śmiercią. Nie. Myślisz, że potem nic nie ma, bo nie wierzysz w Boga? Gdybym był frajerem, żyłoby mi się łatwiej. Masz mnie za frajera? Jesteś łatwowierny. Nieprawda, owszem. A co z potworem z Loch Ness? Zobaczysz, w końcu go capną. Naukowcy zbadali jezioro sonarem. Bez skutku. Pudło. Wykryli duży, przemieszczający się obiekt. To Nessie. Niekoniecznie. Wojskowi zatuszowali coś w Roswell, ale nie wiemy, czy lądowanie kosmitów. A cóż by innego? Wiesz, w czym rzecz? Jesteś katolikiem. Zaczyna się. Potwór z Loch Ness to pikuś, skoro przełknąłeś Świętą Trójcę. Oto i on. Co za olbrzym. Ciotka mieszkała tu sama? Ja bym nie wytrzymał. Podobno w środku są antyki i piwniczka z winem. Podobno? Nie przepadała za tobą, więc jej nie odwiedzałeś. A teraz nie żyje i oto jestem. Dlaczego cię nie lubiła? Nie wiem. To intrygujące. Tak samo mówiłeś o astrologii. Wow.
Była bardzo bogata? Nie. Został jej tylko ten dom. Możesz go sprzedać? Tak. Wyprawiała wielkie przyjęcia i nigdy cię nie zaprosiła? Popatrz. Prawdziwa irokeska waza. Uraziłeś ją? Obraziłeś jej uczucia religijne? To w twoim stylu. Nie była wierząca. Chodziła do kościoła. Tak jak fanatycy z Salem. No właśnie. Takie komentarze mogą urazić każdego. Zawsze byłem dla niej miły. Pomagałem uniknąć mandatu za złe parkowanie, wyroku za morderstwo i tak dalej. Mahoń. Nadal coś mi się nie zgadza. Nie widzisz, że to tajemnicza sprawa? Prawie jak kręgi w zbożu. Możesz mieć wysokie IQ, ale brakuje ci zwykłej ludzkiej dociekliwości. Ja za to jestem ciekawski, jak dwulatek. Mam teorię na temat ciotki. Serio? Wcale nie była święta. Ukrywała jakiś sekret o sobie albo o swojej przeszłości. Nie chciała spędzać czasu z bystrym krewnym, gotowym ją zdemaskować. To smakowita teoria. Powinieneś być ze mnie dumny. Co uważasz? Sully! Gdzie masz sok? No dalej. Jest. Znalazłem. Wszystko będzie dobrze. Tam coś jest. W szafie za krzyżem. Co? Napij się. Dobrze. Już lepiej? Tak. Zaczęło działać? Co dzisiaj jadłeś? Nic. Niech to szlak. Nie możesz brać lekarstw na czczo. Zauważyłem. Pij dalej. Dobra. Zacząłeś bełkotać o szafie z krucyfiksem. Serio? Mówiłem coś dziwnego? A to co? Leżało na biurku. Chodź, musisz coś zjeść. Porozmawiajmy. Cztery oczy? Właśnie. Mówiliśmy ci, że zmarła ciocia Marlene. Miała stare serce. Muszę sprzedać jej dom. W środku jest sporo drogich rzeczy, więc zamieszkam tam, żeby mieć na nie oko. Mogę cię odwiedzać? Kiedy chcesz. I nie zapomnij dzwonić. Dobra. Idę pogadać z mamą. Uważaj, jest wściekła. Cześć. Dom ciotki będzie stał pusty, póki go nie sprzedamy. Chyba wprowadzę się tam na kilka tygodni. Tak jak ustaliliśmy. O czym ty mówisz? Stwierdziliśmy, że czas od siebie odpocząć. Rozważaliśmy taką możliwość. Racja, ale jedno z nas blefowało. Teraz wiemy, które. Owszem. Dlaczego nie otwierasz? Bo ciągle czegoś chcesz. Tym razem chodzi o ciebie. No i? Oto testament twojej ciotki. Niemożliwe. Przyniosła go jej przyjaciółka Martha Korn.
To prawomocny dokument, a dom nie jest twój. Jak to? Jestem jej jedynym krewnym. To się zgadza. Więc komu zapisała dom? Instytutowi Delano. Dlaczego? Wiem tylko, że wymieniła z nazwiska doktora Warrena Covena. Co o nim wiemy? Kieruje laboratorium snu, czyli zgaduje, że prowadzi badania nad snem, a teraz zdobył dom. Więc to jest laboratorium snu. Cierpimy na chroniczny brak przestrzeni, co nie przeszkadza nam w pracy. Publikujemy nasze odkrycia i leczymy nieubezpieczonych pacjentów. O ile nie mogą zasnąć. A pan miewa problemy ze snem? Czasami. Możemy panu pomóc. Śmiało. Właśnie badamy lunatykującą pacjentkę. A co było mojej ciotce? Zgaduję, że leczyła się u państwa. Nigdy nie była naszą pacjentką. To skąd się państwo znali? Interesowała ją inna jednostka, którą prowadzę. Drugie laboratorium? Miejsce, w którym badaliśmy szczególnie ciekawe przypadki. To o nim pisała w testamencie? Chyba tak. Chciałbym je zobaczyć. Witam w projekcie Coven. Dziś przeprowadzamy proste doświadczenie. Cassie medytuje. Dylan patrzy w ekran, na którym pojawiają się losowe cyfry. Do kuli w dłoni Cassie zostaje wysłany sygnał. Dziewczyna stwierdza, czy cyfra jest parzysta, czy nieparzysta i wysyła Dylanowi odpowiedź, ściskając piłeczkę. Stwierdza? Chyba raczej zgaduje. Czy aby na pewno? W tym laboratorium chcemy zbadać, na ile jeden człowiek jest w stanie odczytać myśli drugiego. Parapsychologia. Postrzeganie pozazmysłowe. Spadła poniżej 50%. Przepraszam. Obniż temperaturę do 13 stopni, ale podgrzej łóżko. Jesteś pewien? Nic nie zauważy. Bada pan postrzeganie pozazmysłowe, między innymi. Zajmujemy się energią psychiczną i aktywnością paranormalną. Chce pan powiedzieć, że ciotka Marlene wierzyła w to wszystko? Tak. Wspierała nas finansowo, bo przeżyła w swoim domu zdarzenia paranormalne. Słucham? Była świadkiem zjawisk paranormalnych. Co to znaczy? Uznała, że budynek jest nawiedzony. Mówiła żartem. Nie. Przyniosła nam fotografię. Czego? Epicentrum wydarzeń paranormalnych. Absurd. To chyba szafa. Wiem, gdzie ona stoi. Ale robić jej zdjęcia? Nie mówię, że dom jest nawiedzony. Pana ciotka była świadkiem pewnych anomalii. Doktorze, mamy problem. A niech to. Rozwaliła cały system. Pierdol się! Nie panuje nad sobą. Idzie tu. Co? Zdekoncentrowałaś się. Mówisz, że jestem do niczego? Było dobrze, ale stać cię na więcej. Okłamałeś mnie, rozumiesz? Proszę. Co jest w walizce? Dokumenty z precedensowych spraw o dziedziczenie posiadłości. Proszę jej wybaczyć, jest nerwowa, ale bardzo zdolna. Chwileczkę, pani Beckett. Dziewczyna jest niezwykła, to wszystko. Chodzi mi o całą pańską działalność, tak? Okłamał pan umierającą kobietę, przypisując nadprzyrodzone znaczenie hałasom w jej domu. Nic z tych rzeczy. Obiecaliśmy, że znajdziemy naukowe wyjaśnienie dla tego, co słyszała. Akurat. Zjawiska paranormalne są równie rzeczywiste, co grawitacja, tylko trudniejsze do zrozumienia. Nawet rząd się nimi zajmuje.
Nie szukamy duchów, jesteśmy ludźmi nauki. Wiem coś o tym, doktorze. Kto wspiera to wasze telepatyczne laboratorium? Już rozumiem. Nie dostał pan pieniędzy i chce podważyć testament. Wykorzystał pan osobę cierpiącą na starczą demencję. Była w lepszym stanie niż pan. Do sądu proszę włożyć granatowy garnitur. Ma pan zamknięty umysł. Bo nie uwierzyłem w to zaczarowane laboratorium? Nie, bo nie ma pan żadnych wątpliwości. Chociażbym chodził ciemną doliną, wokół stąpa demon. Dlaczego tu jest? Czy to on? Dlaczego przybył? Pogotowie ratunkowe? Ktoś jest w moim domu. Słucham? Zajrzyj do starego kufra. Możemy porozmawiać? Zostawcie nas samych. Chcę pana przeprosić za wczoraj. Byłem zbyt bezpośredni. Czy coś się stało? Rozumiem już, dlaczego ciotka mogła pomyśleć, że dom jest nawiedzony. Zeszłej nocy sam miałem jakieś omamy. To znaczy? Słyszałem szepty tuż za drzwiami. Nie wierzy pan w duchy?
ani inne zjawiska nadprzyrodzone. Więc dobrana z nas para. Tu Marlene Dever. Proszę zostawić wiadomość. To Brian Beckett. Zostaw wiadomość. Dzień dobry. Proszę, zajmij się moim wnioskiem. Wszystko w porządku? Tak. Cześć. Co jest grane? Możemy porozmawiać? Usiądź. Czy ty i Robin jesteście w separacji? Robin powiedziała Celeste, ona Karen, a Karen mnie. Głuchy telefon. To nasza sprawa. Jak widać, nie tylko. Robin uważa, że jestem zbyt beznamiętny. Przecież dobrze wiedziała, w co się pakuje. Właśnie. Wiedziała. Ja się nie zmieniłem. Jestem tym samym gościem, co 12 lat temu. Kiedyś mój stoicyzm ją kręcił, ale teraz stuknęła jej 40 i chce mieć kogoś, z kim mogłaby panikować. No i chce, żebym płakał. Z jakiego powodu? Nieważne, chodzi o efekt. Potrafiłbyś? Nie żartuj. Jestem facetem. Ostatnio płakałem na przemowie Lou Gehriga. Jaki masz plan? Pozostać w separacji do chwili, gdy Robin zrozumie, że prędzej mnie straci niż zmieni. Wtedy pogodzi się ze swoim wiekiem i znowu będziemy razem. Możesz odejść.
Sceptyk. Występują. Muzyka. Scenariusz i reżyseria. Miss Deaver? Pani Deaver? Policja. Z pani numeru ktoś dzwonił na komisariat. Wszystko w porządku? Miss Deaver? Jest tu kto? Słyszałem panią. Pani Deaver? Jezu. Rozumiem. Moja ciotka nie żyje. Naprawdę? Mówią, że to zawał. Przykro mi. Przynajmniej zyskaliśmy dom. Jak możesz tak mówić? Nie udawaj, że się przejmujesz. Ledwie ją znaliśmy. Nie o to chodzi. A o co? O zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Powinniśmy dziękować Bogu za wszystko, co nam daje. Właśnie to robię. Dostałem dom. Marlene Deaver wolała grać w bingo niż chodzić do kościoła. Myślę jednak, że Bóg jej to wybaczy, bo w głębi serca naprawdę kochała bliźnich. Przegapił pogrzeb własnej ciotki. Daj spokój, pewnie jest załamany. Wygląda, jakby nie wiedział, co tu się dzieje. Rzadko okazuje emocje. Hello, Carl. Witaj. Sorry for your loss, Brian. Kondolencje. Oh, oh, yeah. No, rzeczywiście, to smutny dzień. So, what I miss? Co przegapiłem? Dusza uniosła się do nieba. Cholera, tak, chciałem to zobaczyć. Zabierzesz się ze mną? Dokąd? Dostałem klucz do domu ciotki. Wpadnę do was potem.
Brian Beckett. Ciotka byłaby ci wdzięczna, ojcze. Przynajmniej ona się nie spóźniła. Nie bierzesz tego na serio. Czego? Religii? Kościoła? Staram się, ale... Porozmawiajmy. Cztery oczy? Właśnie. Mówiliśmy ci, że zmarła ciocia Marlene. Miała stare serce. Muszę sprzedać jej dom. W środku jest sporo drogich rzeczy, więc zamieszkam tam, żeby mieć na nie oko. Mogę cię odwiedzać? Kiedy chcesz. I nie zapomnij dzwonić. Dobra. Idę pogadać z mamą. Uważaj, jest wściekła. Cześć. Dom ciotki będzie stał pusty, póki go nie sprzedamy. Chyba wprowadzę się tam na kilka tygodni. Tak jak ustaliliśmy. O czym ty mówisz? Stwierdziliśmy, że czas od siebie odpocząć. Rozważaliśmy taką możliwość. Racja, ale jedno z nas blefowało. Teraz wiemy, które. Owszem. Tu Marlene Deaver. Proszę zostawić wiadomość. To Brian Beckett. Zostaw wiadomość. Dzień dobry. Proszę, zajmij się moim wnioskiem. Wszystko w porządku? Tak. Cześć. Co jest grane? Możemy porozmawiać? Usiądź. Czy ty i Robin jesteście w separacji? Robin powiedziała Celeste, ona Karen, a Karen mnie. Głuchy telefon. To nasza sprawa. Jak widać, nie tylko. Robin uważa, że jestem...
Sceptyk. Występują. Muzyka. Scenariusz i reżyseria. Pani Deaver? Policja. Z pani numeru ktoś dzwonił na komisariat. Wszystko w porządku? Miss Deaver? Jest tu kto? Słyszałem panią. Pani Deaver? Jezu. Rozumiem. Moja ciotka nie żyje. Naprawdę? Mówią, że to zawał. Przykro mi. Przynajmniej zyskaliśmy dom. Jak możesz tak mówić? Nie udawaj, że się przejmujesz. Ledwie ją znaliśmy. Nie o to chodzi. A o co? O zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Powinniśmy dziękować Bogu za wszystko, co nam daje. Właśnie to robię. Dostałem dom. Marlene Deaver wolała grać w bingo niż chodzić do kościoła. Myślę jednak, że Bóg jej to wybaczy, bo w głębi serca naprawdę kochała bliźnich. Przegapił pogrzeb własnej ciotki. Daj spokój, pewnie jest załamany. Wygląda, jakby nie wiedział, co tu się dzieje. Zbyt beznamiętny. Przecież dobrze wiedziała, w co się pakuje. Właśnie, wiedziała. Ja się nie zmieniłem. Jestem tym samym gościem, co 12 lat temu. Kiedyś mój stoicyzm ją kręcił, ale teraz stuknęła jej 40 i chce mieć kogoś, z kim mogłaby panikować. No i chce, żebym płakał. Z jakiego powodu? Nieważne, chodzi o efekt.
Potrafiłbyś? Nie żartuj. Jestem facetem. Ostatnio płakałem na przemowie Lou Gehriga. Jaki masz plan? Pozostać w separacji do chwili, gdy Robin zrozumie, że prędzej mnie straci niż zmieni. Wtedy pogodzi się ze swoim wiekiem i znowu będziemy razem. Możesz odejść. Dlaczego nie otwierasz? Bo ciągle czegoś chcesz. Tym razem chodzi o ciebie. No i? Oto testament twojej ciotki. Niemożliwe. Przyniosła go jej przyjaciółka Martha Corn. To prawomocny dokument, a dom nie jest twój. Jak to? Jestem jej jedynym krewnym. To się zgadza. Więc komu zapisała dom? Instytutowi Delano. Dlaczego? Wiem tylko, że wymieniła z nazwiska doktora Warrena Covena. Co o nim wiemy? Kieruje laboratorium snu, czyli zgaduje, że prowadzi badania nad snem, a teraz zdobył dom. Więc to jest laboratorium snu. Cierpimy na chroniczny brak przestrzeni, co nie przeszkadza nam w pracy. Publikujemy nasze odkrycia i leczymy nieubezpieczonych pacjentów, o ile nie mogą zasnąć. A pan miewa problemy ze snem? Czasami. Możemy panu pomóc. Śmiało. Właśnie badamy lunatykującą pacjentkę. A co było mojej ciotce? Zgaduję, że leczyła się u państwa. Nigdy nie była naszą pacjentką. To skąd się państwo znali? Interesowała ją inna jednostka, którą prowadzę. Drugie laboratorium? Miejsce, w którym badaliśmy szczególnie ciekawe przypadki. To o nim pisała w testamencie? Chyba tak. Chciałbym je zobaczyć. Rzadko okazuje emocje. Hello, Carl. Witaj. Sorry for your loss, Brian. Kondolencje. Oh, yeah. No, rzeczywiście, to smutny dzień. So, what I miss? Co przegapiłem? Dusza uniosła się do nieba. Cholera, tak, chciałem to zobaczyć. Zabierzesz się ze mną? Dokąd? Dostałem klucz do domu ciotki. Wpadnę do was potem. Brian Beckett. Ciotka byłaby ci wdzięczna, ojcze. Przynajmniej ona się nie spóźniła. Nie bierzesz tego na serio. Czego? Religii? Kościoła?
Staram się, ale szalone czapki papieża zawsze rozkładają mnie na łopatki. Rozmawiajmy o twoim lęku przed śmiercią. Nie. Myślisz, że potem nic nie ma, bo nie wierzysz w Boga? Gdybym był frajerem, żyłoby mi się łatwiej. Masz mnie za frajera? Jesteś łatwowierny. Nieprawda, owszem. A co z potworem z Loch Ness? Zobaczysz, w końcu go capną. Naukowcy zbadali jezioro sonarem. Bez skutku. Pudło. Wykryli duży, przemieszczający się obiekt. To Nessie. Niekoniecznie. Wojskowi zatuszowali coś w Roswell, ale nie wiemy, czy lądowanie kosmitów. A cóż by innego? Wiesz, w czym rzecz? Jesteś katolikiem. Zaczyna się. Potwór z Loch Ness to pikuś, skoro przełknąłeś Świętą Trójcę. Oto i on. Co za olbrzym. Ciotka mieszkała tu sama? Ja bym nie wytrzymał. Podobno w środku są antyki i piwniczka z winem. Podobno? Nie przepadała za tobą, więc jej nie odwiedzałeś. A teraz nie żyje i oto jestem. Dlaczego cię nie lubiła? Nie wiem. To intrygujące. Tak samo mówiłeś o astrologii. Była bardzo bogata? Nie. Został jej tylko ten dom. Możesz go sprzedać? Tak. Wyprawiała wielkie przyjęcia i nigdy cię nie zaprosiła? Popatrz. Prawdziwa irokeska waza. Uraziłeś ją? Obraziłeś jej uczucia religijne? To w twoim stylu. Nie była wierząca. Chodziła do kościoła. Tak jak fanatycy z Salem. No właśnie. Takie komentarze mogą urazić każdego. Zawsze byłem dla niej miły. Pomagałem uniknąć mandatu za złe parkowanie, wyroku za morderstwo i tak dalej. Machoń. Nadal coś mi się nie zgadza. Nie widzisz, że to tajemnicza sprawa? Prawie jak kręgi w zbożu. Możesz mieć wysokie IQ, ale brakuje ci zwykłej ludzkiej dociekliwości. Ja za to jestem ciekawski, jak dwulatek. Mam teorię na temat ciotki. Serio? Wcale nie była święta. Ukrywała jakiś sekret o sobie albo o swojej przeszłości. Nie chciała spędzać czasu z bystrym krewnym, gotowym ją zdemaskować. To smakowita teoria. Powinieneś być ze mnie dumny. Co uważasz? Sully! Gdzie masz sok? No dalej. Jest. Znalazłem. Wszystko będzie dobrze. Tam coś jest. W szafie za krzyżem. Co? Napij się. Dobrze. Już lepiej? Tak. Zaczęło działać? Co dzisiaj jadłeś? Nic. Niech to szlak. Nie możesz brać lekarstw na czczo. Zauważyłem. Pij dalej. Dobra. Zacząłeś bełkotać o szafie z krucyfiksem. Serio? Mówiłem coś dziwnego? A to co? Leżało na biurku. Chodź, musisz coś zjeść. Witam w projekcie Coven. Dziś przeprowadzamy proste doświadczenie. Cassie medytuje. Dylan patrzy w ekran, na którym pojawiają się losowe cyfry. Do kuli w dłoni Cassie zostaje wysłany sygnał. Dziewczyna stwierdza, czy cyfra jest parzysta, czy nieparzysta i wysyła Dylanowi odpowiedź, ściskając piłeczkę. Stwierdza? Chyba raczej zgaduje. Czy aby na pewno? W tym laboratorium chcemy zbadać, na ile jeden człowiek jest w stanie odczytać myśli drugiego. Parapsychologia. Postrzeganie pozazmysłowe. Spadła poniżej 50%. Przepraszam.
Obniż temperaturę do 13 stopni, ale podgrzej łóżko. Jesteś pewien? Nic nie zauważy. Bada pan postrzeganie pozazmysłowe, między innymi. Zajmujemy się energią psychiczną i aktywnością paranormalną. Chce pan powiedzieć, że ciotka Marlene wierzyła w to wszystko? Tak. Wspierała nas finansowo, bo przeżyła w swoim domu zdarzenia paranormalne. Słucham? Była świadkiem zjawisk paranormalnych. Co to znaczy? Uznała, że budynek jest nawiedzony. Mówiła żartem. Nie. Przyniosła nam fotografię. Czego? Epicentrum wydarzeń paranormalnych. Absurd. To chyba szafa. Wiem, gdzie ona stoi. Ale robić jej zdjęcia? Nie mówię, że dom jest nawiedzony. Pana ciotka była świadkiem pewnych anomalii. Doktorze, mamy problem. A niech to. Rozwaliła cały system. Pierdol się. Nie panuje nad sobą. Idzie tu. Co? Zdekoncentrowałaś się. Mówisz, że jestem do niczego? Było dobrze, ale stać cię na więcej. Okłamałeś mnie, rozumiesz? Proszę. Co jest w walizce? Dokumenty z precedensowych spraw o dziedziczenie posiadłości. Proszę jej wybaczyć, jest nerwowa, ale bardzo zdolna. Chwileczkę, pani Beckett. Dziewczyna jest niezwykła, to wszystko. Chodzi mi o całą pańską działalność, tak? Okłamał pan umierającą kobietę, przypisując nadprzyrodzone znaczenie hałasom w jej domu. Nic z tych rzeczy. Obiecaliśmy, że znajdziemy naukowe wyjaśnienie dla tego, co słyszała. Akurat. Zjawiska paranormalne są równie rzeczywiste, co grawitacja, tylko trudniejsze do zrozumienia. Nawet rząd się nimi zajmuje. Nie szukamy duchów, jesteśmy ludźmi nauki. Wiem coś o tym, doktorze. Kto wspiera to wasze telepatyczne laboratorium? Już rozumiem. Nie dostał pan pieniędzy i chce podważyć testament. Wykorzystał pan osobę cierpiącą na starczą demencję. Była w lepszym stanie niż pan. Do sądu proszę włożyć granatowy garnitur. Ma pan zamknięty umysł. Bo nie uwierzyłem w to zaczarowane laboratorium? Nie, bo nie ma pan żadnych wątpliwości.